tak dużo rzeczy robił, że nie wiadomo, na czym się skupić. On dużo rzeczy robił, ale ja myślę, że to też był taki, wiesz co, taka epoka. A jeszcze, wiesz co, na przykład wyczytałam też taką informację w mojej właśnie książce, że on, no jak wiemy, urodził się 19 lutego 1473 roku. I wiesz co, ja mam też podaną dokładną godzinę, że on urodził się o 4:48. Witam Was serdecznie w trzecim odcinku podcastu Historia dla dorosłych. Dzisiaj będziemy omawiać postać Mikołaja Kopernika i tak jak w poprzednim odcinku pomagać mi będzie Sylwia Płachta. Witaj Sylwio. Witam serdecznie. Postać Kopernika, tak rozmawialiśmy chwilę przed nagraniem, jest taką trudną do omówienia postacią, bo tak planujemy około godziny tego nagrania i w zasadzie Skłodowska, którą wcześniej omawialiśmy, ona w zasadzie zajmowała się jedną dziedziną, a Kopernik robił tyle ciekawych rzeczy w życiu i żył w tak ciekawych czasach, że na pewno nie wyczerpiemy tematu. Nie? Będzie to trudne. I teraz, żeby tak w ogóle pokazać, w jakich czasach on żył, to ja może taki krótki rys historyczny chciałbym tutaj nakreślić. Kopernik urodził się w 1473. Warto wspomnieć, że zanim on się urodził, to była wojna 13-letnia 1454 do 1466. Ona jest ważna, bo zarówno jego dziadek ze strony matki, jak i jego ojciec pożyczyli bardzo dużo pieniędzy na tą wojnę. Kiedy on się urodził, panował Kazimierz Jagiellończyk, to właśnie ten król z wojny 13-letniej. Później panował Jan Olbracht, później Aleksander Jagiellończyk i później zaczął panować Zygmunt Stary. I tu jest taka ważna data, kiedy już był na Warmii, w 1517 Luter przybił do tych drzwi 95 swoich tez, czyli zaczęła się reformacja. To też pokazuje, że Kopernik żył w czasach, kiedy Kościół katolicki się rozpadł, i będziemy też o tym mówić. Potem była wojna krzyżacka w 1519 do 1521 i tam Kopernik bronił Olsztyna w 1520. I potem jeszcze nastąpił hołd pruski w 1525 i Albrecht Hohenzollern, który był wielkim mistrzem, wtedy już jako protestancki książę złożył hołd Zygmuntowi Staremu, bo Kopernik bronił Olsztyna jeszcze przed krzyżakami, którzy byli katolikami, a potem oni przeszli na protestantyzm i było tam już księstwo się zrobiło. Tak więc wojny z zakonem krzyżackim, w zasadzie za życia jego ojca była pierwsza wojna 13-letnia, za życia Kopernika była druga, reformacja nastąpiła. On żył za życia czterech królów polskich. No, działo się, można powiedzieć, tak, w jego życiu, nie? Tak więc to taki krótki rys. I taka pierwsza rzecz, o którą historycy się kłócą, szczególnie historycy polscy i niemiecki, to jest kwestia właśnie tego, czy Kopernik był Polakiem. Co ty myślisz o tym? Co wyczytałaś u siebie tam? Tak, ja wyczytałam, no, można powiedzieć, że teraz to będzie taka moja osobista opinia, że tak, że Mikołaj Kopernik był wielkim był Polakiem i był wielkim polskim astronomem. I to mi też dało do zrozumienia, że on właśnie jak wybuchła bitwa o Olsztyn, on walczył po stronie polskiej, tak? Dokładnie. Po stronie krzyżaków, czyli on bronił Polski. Tak. Dla mnie jak najbardziej on był Polakiem. Tak. Mimo tego, że on wywodził się z rodziny, ojciec był Polakiem z południowej części, matka była Niemką, tak? Z północnej części Polski. Ale ja myślę, że on nawet może, on też się chyba, on czuł się Polakiem.
Tak. No, na pewno kwestia tego, że jego rodzina walczyła po stronie polskiej w wojnie 13-letniej, że jego rodzina dała mnóstwo pieniędzy i później on sam walczył także z krzyżakami. Tak, bo tak jak właśnie wcześniej wspomniałeś, że na początku dziadek walczył w wojnie z krzyżakami po stronie polskiej, ojciec i później Kopernik, tak? Czyli oni bronili Polski. Tak. I wybronili, bo co się okazało, to Toruń na początku był zakonu krzyżackiego, a później przeszedł na ziemię Polski i tak samo wybronił Olsztyna Kopernik od krzyżaków. No i on też bardzo właśnie też bronił zamków warmińskich, tak? Tak. Tak. Tak, Olsztyn był jednym właśnie z tych zamków na Warmii. Tak więc on był po stronie polskiej. Problem z tą polskością Kopernika jest taki, że w zasadzie nie zachowało się żadne jego pismo po Tak. polsku, ale trzeba wam wiedzieć, drodzy słuchacze, że w tamtych czasach praktycznie wszystko pisano po łacinie i Kopernik większość swoich pism pisał po łacinie, także na przykład swoje dzieło, o którym też będziemy dzisiaj mówić, zostało napisane po łacinie. Tak. Tak więc był to język międzynarodowy wtedy. Tak, był to język, a przede wszystkim był to język dla uczonych, tak, pisarzy czy tego typu osób, oni pisali po łacinie, oni ogólnie używali łaciny, tak? Tak. Było to o tyle fajne, że w tamtych czasach na przykład Kopernik mógł pojechać do Włoch i studiować tam. Językiem wykładowym była łacina. Jego wuj, o którym będziemy sobie mówić, Łukasz Walcenrode, on z kolei studiował w Krakowie, a później pojechał do Niemiec i tam studiował. I też językiem wykładowym była łacina. Tak, ja wyczytałam, że jego wuja też studiował we Włoszech. Tak. Także właśnie miał Kraków, Niemcy i też Włochy. Dokładnie, dokładnie. Tylko jego wuj, bo właśnie może przejdźmy do tej postaci, jest to bardzo ważna postać, Łukasz Walcenrode. On studiował w Krakowie, później w Kolonii, a później w Bolonii. I tam Tak. zdobył tytuł doktora prawa kanonicznego i dostał ten tytuł właśnie w roku urodzenia Kopernika, w Tak, w tym 1473. samym roku, dokładnie. Tak. Na najstarszym uniwersytecie, który mamy, tak, w Bolonii, pierwszy uniwersytet. Tak, dokładnie. I co jest ciekawe właśnie, bo ojciec Kopernika umiera dość szybko. Prawdopodobnie mówi się o tym, że on umarł na czarną śmierć. Patrząc na to, jak długo żył Kopernik, to jego ojciec prawdopodobnie też mógł dłużej żyć, ale no, zmarł tragicznie. Kopernik miał wtedy 10 lat i w zasadzie jego wykształceniem wszystkim zajął się ten wuj, Łukasz Walcenrode, który został biskupem warmińskim. I to jest właśnie powód, dlaczego później Kopernik znalazł się w Olsztynie, we Fromborku, dlaczego Kopernik był na Warmii, dlatego że wuj go tam skierował, nie? Tak. Tak, bo ja na przykład też wiesz co, wyczytałam, że mama Kopernika, ona po śmierci ojca opuściła Toruń. Czyli tak jak Kopernikiem i jego bratem właśnie zajął się jego wuja. To znaczy tak, być może, że ze względu, że mama opuściła Toruń i też ponieważ on chciał za wszelką cenę, aby któryś z Koperników przejął jego stanowisko, tak? Aby został po prostu biskupem. Tutaj na przykład wracając do jego matki, że ona właśnie po śmierci opuściła Toruń i że wyjechała do Chełmna i tam została, można by powiedzieć, pod taką opieką swojej siostry w klasztorze chełmińskim. Wiesz, nie wiem, czy ty masz te informacje, czy to jest prawda, ale ja właśnie coś takiego tutaj mam.
Znaczy nie, akurat tego nie, ale masz jegoś, bo tak, bo matka Kopernika, ona miała na imię Barbara, ona na pewno miała jedną siostrę, która była właśnie w klasztorze, i miała jednego brata właśnie Łukasza Walcenrodę, który został biskupem warmińskim. Czyli to by się zgadzało. Tak. No ja coś takiego wyczytam, że ona właśnie opuściła Toruń i udała się do tego klasztoru chełmińskiego i tam była pod opieką swojej przyrodniej siostry. Wiesz co, to ma sens, bo rodzina Kopernika, czyli rodzina Koperników tak ze strony ojca, a także rodzina Walcenrodów ze strony matki, obie te rodziny były bardzo bogate, Tak. ale oni pożyczyli pieniądze na tą wojnę trzynastoletnią i oni przez pewien okres czasu byli stosunkowo biedni. Potem te pieniądze Tak. przyszły z powrotem, bo pożyczka została im zwrócona, zapłacono, dostali te pieniądze z powrotem, ale to było już kiedy Kopernik był dorosły. Już był dorosły, tak. Także był taki okres, kiedy oni mieli problemy materialne, także to też miałoby sens, że ta matka pojechała właśnie do swojej siostry tam do klasztoru, nie? Czyli tak, czyli można by powiedzieć, że on stracił i ojca, i matkę w tym samym czasie, bo ona później właśnie nie zajmowała się nim i po prostu zajął się nimi jego wuja, Łukasz. Tak. Tutaj w zasadzie wiele rzeczy jest do końca takich niesprawdzalnych. Nie możemy stuprocentowo powiedzieć, że było. Na przykład Tak. kwestia jego brata Andrzeja jest taka, że w wielu źródłach podaje się, że ten brat Andrzej był starszy, ale z kolei inni historycy dowodzą, że ten brat Andrzej był młodszym bratem Kopernika, nie? Tak, ale właśnie i tutaj też miałam właśnie też tutaj w kwestii z Mikołaja bratem niewiarygodność informacji, ponieważ właśnie w książce wyczytałam coś innego i w innych źródłach też coś innego. Wiesz, że właśnie, że on był starszym, że on był młodszym. To też właśnie takie, że nie wiem, co jest prawdą, tak? Na przykład wyczytałam też coś takiego, że Mikołaj, pomimo że był młodszy od brata, to poszedł na studia 2 lata wcześniej, ponieważ był zdolniejszy, ale tak naprawdę właśnie, że on był starszym od swojego brata, on był młodszy. Natomiast później w książce, właśnie to wyczytałam, wiesz co, w tej biografii, natomiast w innej książce przeczytałam, że to on był najmłodszy z rodzeństwa, tak? Że on miał dwie najstarsze siostry, później był jego brat i później był Mikołaj. Tak. No, to jest właśnie to, że nie mamy podane Nie mamy, dokładnie tak. tych informacji i trudno powiedzieć, nie? Problem z tym Andrzejem jest taki, że on umarł wcześniej. Będziemy później wrócimy może do tego przy okazji leczenia. Ale wracając jeszcze, kończąc tutaj kwestię tej polskości Kopernika, jego rodzina ze strony ojca pochodzi prawdopodobnie ze wsi Koperników ze Śląska, czyli prawdopodobnie to byli Polacy, ale w momencie, kiedy Śląsk podczas rozbicia dzielnicowego on się połączył z Czechami, z Niemcami, bardzo dużo polskich rodzin na Śląsku się zgermanizowało wtedy, nie? Nawet królowie, książęta śląscy. To był taki okres. Tak więc jest prawdopodobne, że zarówno w domu ojca, jak i w domu matki mówiono po niemiecku. Tutaj w obu tych to jest możliwe, ale. Też otrzymałam takie informacje, że właśnie on w domu posługiwał się polskim, ale znał, przepraszam, niemieckim, natomiast znał też bardzo dobrze polski, oczywiście łacinę i wiesz co, też na przykład wyczytałam, że on też studiował grecki. Dokładnie, dokładnie. Tak więc była rodzina może mówiąca po niemiecku, ale zdecydowali się należeć do Królestwa Polskiego, być poddanymi polskiego króla. I tyle, że to nie było wcale takie proste, bo tutaj jest bardzo ciekawa historia tego wuja, Łukasza Walcenrodę. On był w zasadzie kanonikiem, tak jak właśnie Kopernik, i on służył
służył u poprzedniego biskupa i został przez niego wyznaczony na to, żeby objął po nim biskupstwo warmińskie, bo biskupi oczywiście nie mogli mieć, przynajmniej oficjalnie, nie mogli mieć synów, ale oni wyznaczali bardzo często swoich następców, to miał być po nich. Tak. Łukasz został wyznaczony, ale ten poprzedni biskup zmarł wcześniej. I kiedy Łukasz był w Rzymie, aby starać się właśnie o to, żeby dostać to. I wtedy wtrącił się król Kazimierz Jagiellończyk, który chciał na to miejsce swojego syna Fryderyka, który miał zostać właśnie tym biskupem warmińskim. I teraz, żeby wyobrazić sobie, co jest, bo dzisiaj, jak kojarzymy sobie biskupa, to biskup to jest władza kościelna. W tamtych czasach biskup, oprócz oczywiście tych obowiązków kościelnych, to był w zasadzie książę. I biskupstwo warmińskie dawało w tamtych czasach 15 tysięcy grzywien rocznego dochodu. Jedna grzywna to jest 48 groszy praskich. To jest bardzo dużo pieniędzy, nie? To jest ogromna suma. I Łukasz Walcenrodę, tak więc on otrzymał ogromną pozycję. Król Kazimierz Jagiellończyk chciał nawet napaść na Warmię, żeby zabrać mu tą pozycję, a sam Łukasz Walcenrodę, kiedy wracał z Rzymu już jako biskup, musiał się przebrać. On tam podobno udawał księgarza, bo przewoził księgozbiór, udawał, że sprzedaje książki, żeby przejechać przez Królestwo Polskie na Warmię właśnie, nie? Ciekawe, tak. I tutaj wchodzą takie dwie rzeczy, bo kiedy się czyta biografię Kopernika i kiedy się czyta o tamtych czasach, to w tamtych czasach normą była symonia, czyli kupowanie urzędów kościelnych, i normą był nepotyzm, czyli dawanie takich urzędów swoim bliskim. Tak. I Łukasz Walcenrody, on może nie kupił, bo on w zasadzie dostał to biskupstwo warmińskie od poprzedniego biskupa, zostało tak dane, ale musiał zapłacić w Rzymie 600 florenów. I tu jest chyba włoskie słowo, jest servita? Servita. To jest po włosku coś? Tak, to Co jest. to znaczy? Servita to byłoby coś takiego, jak właśnie podawać, czy dać, czy to coś takiego, jeżeli to jest to, bo jest takie słowo. I to właśnie ma takie znaczenie. Aha, bo tam pisze właśnie, że zapłacił servita 600 florenów za ten urząd właśnie Tak, czyli ma to biskupowa. sens, tak. Czy tak jakby właśnie dał, tak? Tak. I czyli taka symonia była w pewnym sensie uregulowana i ten nepotyzm, bo Łukasz Walcenrodę, on sobie zaplanował, że któryś z jego siostrzeńców, czyli dzieci jego siostry, albo właśnie Mikołaj, albo jego brat Andrzej, zostaną biskupami po nim. On taki plan miał, chciał pomóc swoim bliskim. Tak. I dzisiaj jest to krytykowane, dzisiaj nazywamy to nepotyzmem. No chociaż mi się wydaje, że to jest dość naturalne, że jak człowiek ma rodzinę, to chciałby jej pomóc, nie? Tak. Zresztą to do dzisiaj się coś takiego nadal działa. Bo zresztą no, nawet mamy przykład, tak? Już teraz dam taki przykład. Jest lekarz w domu i on oczywiście chciałby to podać też dzieciom, tak? Czy prawnik? Więc to do dzisiaj coś takiego zostało, że jednak jak mamy jakąś taką dobrą, wiesz co, pozycję, no to oczywiście chcielibyśmy ją dalej przekazać, tak? Naszemu, no, bliskim. Tak. Jak najbardziej zgodzę się z tym, tak? I to też, dzisiaj też to może jest, wiesz, krytykowane, tak jak i było wcześniej to krytykowane. Dokładnie, dokładnie. Tak więc, no Łukasz Walcenrodę, on został tym biskupem, to jeszcze raz przypomnę, 15 tysięcy grzywien rocznego dochodu, to był naprawdę bardzo Tak, bogaty. Ogromny majątek. Taki majątek, że król Kazimierz chciał to właśnie dla swojego syna i nie udało mu się to. I zaplanował sobie, że któryś z nich, z tych jego siostrzeńców, dostanie to po nim. Wiemy, że Andrzej zachorował, a z kolei Mikołaj nie chciał.
I teraz w zasadzie powinniśmy już przejść do Mikołaja Kopernika. Ja mam takie wrażenie, nie wiem, czy ty też tak jak czytałaś tą biografię, że on chciał się zajmować astronomią. To była jego pasja w życiu, ale on musiał się zajmować tysiącami innych Tak. rzeczy, tak jak medycyna, polityka, zajmowanie się tym majątkiem całym i mnóstwo innych rzeczy jest tam, nie? Tak, i to właśnie tak można tak. To właśnie takie mnóstwo rzeczy, którymi on się zajmował, tak naprawdę no, nie pozwalało mu, aby poświęcał czas na naukę, tak? Na to, co tak naprawdę on kochał. Wiesz co, tutaj tak się wiesz co wtrącę, ponieważ ja tutaj mam to, co właśnie wyczytałam, takiego nowego, co miałam tylko w tej właśnie biografii odnośnie edukacji Mikołaja, i to na pewno wiesz co było właśnie połączone z jego wujem, ponieważ on na początku, jak wiemy, uczęszczał do szkoły w Toruniu przez 7-8 lat, i on wiesz co przeniósł go z Torunia do szkoły w Chełmie. I ta szkoła była utworzona przez braci wspólnego życia. Nie wiem, czy ty coś takiego wyczytałeś. Nie. I właśnie i tak, i to właśnie, i oni, ci bracia przybyli ze Zwolle, czyli dzisiejszej Holandii. I co mnie tutaj właśnie tak jest takie ciekawe, ponieważ ta szkoła była bardzo surowa. On uważał właśnie ten wuja, że ta szkoła to jest idealna dla Mikołaja. I wyobraź sobie, że oni w tej szkole mieli zajęcia od godziny 5 do 20. Nauka trwała tylko 4 godziny, natomiast resztę zajęć to były właśnie modlitwy i poranne msze. Ja coś takiego właśnie tutaj miałam i właśnie, że i tutaj tego dokonał jego wuja, tak, że on go przeniósł do tej szkoły w Chełmie. I tak można by powiedzieć, że on już planował, tak? On właśnie chciał tą pozycję zostawić dla Mikołaja. Tak. Nie, on na pewno planował jego edukację, nie? Bo w zasadzie patrząc właśnie, porównując ścieżkę tego wuja Łukasza, bo on studiował w Krakowie, Kolonii, Bolonii, i w zasadzie ścieżka edukacji Kopernika jest bardzo podobna, nie? Bo Kraków nie było Kolonii wprawdzie, ale też Bolonia i Padwa później, nie? Tak. Tak więc to jest ciekawe. I teraz. Bo tutaj też nie wiemy tego. On studiował w Krakowie, ale nie ukończył tych studiów i to było specjalnie zrobione, bo gdyby ukończył i dostał tytuł, to by To studia nie się mógłby, kończą. tak. I nie mógłby właśnie wtedy iść do Włoch, tak. Ale on w Krakowie został kanonikiem. Tak, Tak, tak. nie miał wyświęceń kapłańskich, ale był kanonikiem i właśnie wtedy zaczął po Krakowie studia w Bolonii. Tak. I teraz właśnie, żeby wyjaśnić, bo ja myślę, że może niektórzy nasi słuchacze nie będą wiedzieć, kanonik w tamtych czasach to jest coś innego niż dzisiaj, bo dzisiaj kanonik się bardziej ze śpiewem chyba kojarzy, a w tamtych czasach to były takie niższe święcenia kapłańskie, czyli to byłby jakby taki, krótko mówiąc, ksiądz, który nie może odprawiać mszy. I żeby dać takie porównanie, na przykład arcybiskup Jakub Świnka, który był w czasach króla Przemysła II, zanim został arcybiskupem, też był kanonikiem. I żeby zostać arcybiskupem, on musiał zostać najpierw z tego kanonika wyświęcony na księdza i dopiero potem wyświęcony na arcybiskupa, Na nie? arcybiskupa. Czyli Kopernik, gdyby to, co planował dla niego wuja, się spełniło, musiałby z tego kanonika stać się najpierw księdzem, a dopiero potem biskupem, nie? Tylko że i ta droga była możliwa, bo jego wuj także był kanonikiem, zanim został biskupem, nie? I takie znane osoby, na przykład jak Eras z Rotterdamu, też byli kanonikami w tamtych czasach. Czyli to był jakby ksiądz, który nie może odprawiać mszy, ale jednocześnie Kopernik na przykład musiał być w stanie bezżennym, tak jak normalny ksiądz, tak? W skrócie chyba można to chyba tak wyjaśnić, nie? Tą pozycję. I tak, i to, co powiedziałaś, prawdopodobnie, my tego też nie wiemy, prawdopodobnie właśnie po studiach w Krakowie, których nie ukończył, tam został prawnie te święcenia niższe, prawdopodobnie został kanonikiem.
I teraz tak, te studia miał prawnicze w Bolonii i później miał medyczne w Padwie, nie? Tak. I to jest taka kwestia, że te prawnicze dały mu możliwość, że mógł zostać kanonikiem w tej kanonii, mógł zostać kanonikiem na Warmii. I teraz, żeby studiować w Padwie, on musiał mieć pozwolenie. Tylko właśnie wiesz co, nie wiem, czy ty, bo ja na przykład wyczytałam, że on szkoły studiów w Bolonii nie ukończył. Tak właśnie, wiesz co, to jest takie, no nie wiem czy wiarygodne, ale że właśnie on nie ukończył i że on też nie ukończył na przykład, że on tak naprawdę to nie był lekarzem, że też właśnie nie ukończył medycyny. Znaczy, na pewno nie miał tytułu doktora medycyny, Tak, nie miał ale tytułu, tylko leczył. właśnie miał licencję, tak. I po prostu tak leczył, ale właśnie, że nie miał tytułu doktora medycyny. Tak. Bo teraz tak, żeby to wyjaśnić, to na Warmii było biskupstwo warmińskie i tam rządził ten biskup, którym w tym momencie był wujek Kopernika, Łukasz Walcenrodę, ale Kopernik należał do takiej grupy kanoników, których było około 16 i którzy też mieli swój własny teren. Czyli z jednej strony mamy biskupa, który sam rządzi swoją częścią, a z drugiej strony mamy tych 16 kanoników, którzy też mają swój własny teren i też zarządzają tam. I teraz Tak. tych 16 osób jest tam potrzebnych, więc Kopernik, żeby studiować dalej już medycynę, on potrzebował zezwolenie od nich. Oni się zgodzili na takiej podstawie, że on później będzie ich leczył, nie? Czyli później, kiedy on już wrócił i kiedy już pracował jako kanonik, do jego zadań le należało leczenie swoich współbraci kanoników, Tak. biskupów. Leczył też wielkiego mistrza Krzyżackiego i ludzi na jego Także dworze, właśnie nie? tak, oni po niego dzwonili, tak, i właśnie on im pomagał, tak, w leczeniu. Tak, to też mam, to też taką, coś takiego wyczytałam, wiesz? A czytałaś może o leczeniu kobiet przez Kopernika? Nie, tego akurat nic. To jest taki ciekawy rzecz, bo dotrwały do naszych czasów jego zapiski odnośnie leczenia różnych rzeczy, na przykład jak leczył tam biskupa, który prawdopodobnie był za gruby i kazał mu tam myć ręce ciepłą, zimną wodą, kazał mu też jeść takie potrawy, które Coś takiego, wypych. wiesz, co miałam, że on właśnie też miał taki pomysł, aby właśnie pozbyć się bakterii, mycie, takie właśnie to leczenie, właśnie częste mycie rąk i właśnie taka ta higiena. Tak, to miałam, ale to akurat nie miałam nic tutaj o kobietach w tym. I właśnie, bo teraz tak, bo będziemy później mówić o tych kobietach, które mieszkały z kanonikami, bo każdy kanonik miał gospodynię. To nie zawsze była obca kobieta, czasami to na przykład była matka czy siostra, no i one też chorowały. I Kopernik leczył te kobiety i zachowały się zapiski leczenia także kobiecych chorób, które Kopernik się tym zajmował, do tego stopnia, że on był pewnego rodzaju specjalistą w tych chorobach. Bo z reguły inni lekarze koncentrowali się na mężczyznach, szczególnie na tych, którzy rządzili w tamtych czasach. Tak. I Kopernik, można powiedzieć, że był specjalistą od chorób kobiecych. I co jest właśnie ciekawe, bo my dzisiaj myślimy o Koperniku jako o astronomie. W tamtych czasach Kopernik był znany jako lekarz. I jako lekarz, i jako może być taki ekonomista, tak? Ktoś, który właśnie zajmował się bardziej ekonomią niż astronomią. Tak, to też mam taką właśnie informację, tak. Ale to też mi się wydaje, bo to jest właśnie chyba to, że gdyby on mógł, mi się wydaje, że on poświęciłby czas astronomii, ale on po prostu na przykład był wzywany, na przykład zachorował ktoś na dworze Wielkiego Mistrza Krzyżackiego, wezwano Kopernika, on tam musiał pojechać i na przykład był tam 2-3 miesiące, spędził tam czas. Tak więc można powiedzieć, że ta specjalizacja sprawiła, że był potrzebny, ale jednocześnie no, odrywała go chyba od tego, co on lubił robić, nie? Tak. Może wiesz też,
to był czas, jak on właśnie też no, pomagał, tak, wujowi. I oczywiście, będąc też kanonikiem, on. Ale wiesz co, na przykład on też jak pomagał, no wiadomo, jego wuja był biskupem, więc on oczywiście bardziej może też nie miał takiej właśnie możliwości na zajmowanie się astronomią, tylko właśnie zajmował się innymi rzeczami. On też przecież był bardzo dobrym właśnie ekonomistą, w ogóle właśnie tymi różnymi sprawami sądowymi się zajmował. Czyli też można by, wiesz co, powiedziałabym wszystko, to, czego on tak naprawdę nie kochał, no bo taką jego największą pasją, no to chyba była astronomia. Tak. To jest tak, jak się czasem mówi, człowiek renesansu, czyli taka osoba, która zajmuje się i jednocześnie jest dobra w wielu rzeczach, nie? Wielu I rzeczach. Kopernik był taki. I wracając do tego, co tu właśnie powiedziałaś o tym, bo on spędził na dworze swojego wuja Łukasza, czyli na dworze biskupa, on tam spędził trochę lat, tam około 7, bo wrócił z Bolonii w 1503 i do 1510 był właśnie na dworze swojego wuja. I tutaj też nie wiemy. Prawdopodobnie w 1510 doszło do kłótni Tak. i ten on opuścił wuja, bo wuj chciał, żeby on został biskupem po nim. Kopernik tego nie chciał i się po prostu ich drogi się Tak, właśnie tak. w Właśnie tym tam doszło do momencie tego, rozeszły. to mamy te same informacje, ponieważ ja mam, że właśnie podczas, kiedy on pomagał w Lidzbarku wujowi, tam Tak. właśnie doszło do tego konfliktu z jego wujem, biskupem, i on właśnie opuścił Lidzbork i przeprowadził się do Fromborka. Tak. Czyli on był w kapitule, czyli był w Lidzbarku, czyli tam, gdzie był dwór biskupa warmińskiego i potem przeszedł właśnie do Fromborka, tam, gdzie była kapituła Tak, i warmińska, to był w nie? ogóle okres, w którym on pracował, współpracował z wujem. On właśnie wtedy też sporządził mapy, tak? Mapy Prus i Warmii. Tak, dokładnie. I tu właśnie też taką miałam informację. Tak. Ale to wiesz, to wszystko było, no, gdzie po prostu no, nie pozwalało mu na jego astronomię, tak? Czyli nie miał czasu na No. sprawy naukowe. Tam jest taki ciekawy szczegół, że później wśród tych kanoników warmińskich, tych kanoników było około 16, to ta liczba się zmieniała. Tak. Jeden z nich był szpiegiem krzyżackim. I do naszych czasów dotrwały listy, w których krzyżacy zlecają mu właśnie kradzież tych map, które sporządził Kopernik. Tak więc te mapy Kopernika musiały być bardzo dokładne. To nie jest tak jak dzisiaj, że idziemy sobie do sklepu, kupujemy sobie mapę. W tamtych czasach zrobienie dobrej mapy i posiadanie jej to był skarb. Szczególnie właśnie przypominam, że to cały czas się toczyły konflikty z krzyżakami, tak więc mapa wojskowym się bardzo przydaje. Tak więc krzyżacy chcieli skraść tą mapę, ale prawdopodobnie Kopernik, kiedy wyruszał w podróż i zostawiał właśnie temu szpiegowi, bo on nie wiedział, że to jest szpieg, zostawiał klucze do swojego domu i ten szpieg tam myszkował, nie mógł znaleźć tego nigdzie. Prawdopodobnie Kopernik tą mapę miał zawsze ze sobą, bo być może nanosił zmiany na niej, nie? Tak więc chyba krzyżacy nie ukradli tej mapy, ale trudno powiedzieć, nie? Tak. Taki ciekawy szczegół. Dobrze, to teraz tutaj byśmy mogli przejść już do tego kanonikatu, bo tu w tym czasie, kiedy on został kanonikiem, to tak jak już mówiliśmy, leczył. W tym czasie ten kanonikat, tam oni posiadali, ta kapituła warmińska, gdzie było tych 16 kanoników, oni posiadali ogromną ziemię i trzeba było nią zagospodarować, nie? I zachowały się listy, nie listy, zachowały się pisma, gdzie on nadaje ziemię chłopom. Takie informacje na przykład, że przychodzi nowy chłop, dostaje ziemię, dostaje krowę, W taki świnie i właśnie tam. bardzo interesujący sposób, prawda? On to robił i też miał takie, wiesz co, powiedziałabym to, taki dar, też taką ogromną umiejętność, tak? I dobry też był, bo on właśnie. To znaczy, wiesz, to taki inteligentny sposób, wiesz, bo on właśnie przez coś takiego
to on właśnie miał tych chłopów, tak? Ci chłopi tam zostawali do końca, nigdy go nie opuszczali. Natomiast w innych na przykład często było tak, że byli tylko przez okres, który mieli być i później rezygnowali, ponieważ te warunki były bardzo ciężkie. Natomiast tutaj Mikołaj, akurat Kopernik, był taki, miał no ciekawe to zarządzanie, prawda? Tak. To jest w ogóle takie ciekawe spojrzenie, bo nam się często chłop pańszczyźniany, bo to była pańszczyzna, kojarzy źle, ale w tamtych czasach Kopernik, żeby zdobyć takich chłopów, oni przychodzili, dostawali ziemię, mogli na przykład z tej ziemi tam przez. Są na przykład pisma, że dawał chłopu ziemię, ten chłop przez 3 lata mógł nie płacić podatku, dostawał jeszcze konia, krowę i tam jakieś inne rzeczy. I mało tego, kiedy niektórzy chłopi zrobili się starzy, żeby pracować już, czyli tracili tą ziemię, bo ta ziemia nie była tych chłopów, tylko oni ją wynajmowali, Kopernik, to Kopernik też dbał o takie osoby, które właśnie na przykład z powodu starości nie mogły dalej już pracować, nie? I być może to było to, że ci chłopi zostawali, nie? Bo Tak, jakieś i takie mogli też ubezpieczenie, tak, taka emerytura jakby. ubezpieczenie, i tak, i mogli też tak, no można powiedzieć, w jakiś sposób na nim polegać, tak, bo oni mu dawali, ale też coś dostawali w zamian. Czyli tak, to jest takie jak właśnie, jak ująłeś, takie bardzo mądre myślenie, tak? I w tamtych czasach Kopernik też okazało się, że jest specjalistą od ekonomii. Ekonomii jeszcze nie było, ale tak się wydało. On napisał kilka traktatów na temat właśnie bicia monety. Stworzył też prawo, które dzisiaj jest nazywane prawem Kopernika Greshama, które mówi o tym, że zła moneta wypiera dobrą. Tak, który właśnie To bardzo prawo do dobrze dzisiaj znam. jest. I później Zygmunt Stary wydał nakaz bicia monety zgodnie z zaleceniami Kopernika. Czyli Kopernik podał pewne ustalenia, to były tak mądre, że po prostu wybrano je i zgodnie z tym król Zygmunt Stary prowadził ekonomię państwa polskiego, można powiedzieć, nie? Tak, czyli tutaj tak, takie czynności dyplomatyczne, administracyjne, prawda, są. Dokładnie. Tak, ekonomiczne. Ja myślę, bo to wracając jeszcze na chwilę do tego leczenia. On między innymi leczył swojego brata i teraz różne źródła podają, że jego brat Andrzej zachorował na trąd, ale ja znalazłem źródła, które mówią o tym, że to była kiła, czyli syfilis, inaczej mówiąc. Ja też właśnie znalazłam, że to była kiła, tak. Bo w zasadzie kiła w takim stadium nieleczonym, ona jest dość podobna do trądu, bo też przy trądzie odpadają różne części ciała i w zasadzie przy kile też. Ludzie na przykład nos tracą i ciało gnije i też się robi, także łatwo jest skojarzyć te dwie, pomylić te dwie choroby. Pomylić te dwie choroby, tak. Zresztą on nawet, wiesz co, jak też, bo jego brat też się udziela w jakichś takich właśnie czynnościach dyplomatycznych i było coś takiego, że on w ogóle właśnie przez tą chorobę w ostatnich latach, to on tak można, to znaczy on został odrzucony, wiesz, od całej tej warmii biskupskiej, ponieważ ze względu na swój stan, jakim wyglądał, tak? Czyli tak można by powiedzieć, że straszył, no niestety. Więc oni go tak, czyli go, oni go wzięli i odsunęli, tak, usunęli go po prostu z działów. Tak. Zachowało się takie pismo, w którym właśnie stwierdzono, że ten brat Andrzej nie przestanie być kanonikiem, ale po prostu oni nie chcą, żeby on przychodził Nie na ich chcę go, spotkania. tak, dokładnie. Tak więc I to było. myślisz, że to go skłoniło do medycyny, czy Znaczy nie, to było już w późniejszym okresie, nie? w późniejszym, tak, on już, wiem, że on wyjechał, w ogóle też próbował się leczyć we Włoszech i też później właśnie jak wrócił, to też Mikołaj leczył go. Może wiesz co, to, że on studiował medycynę, to może bardziej go to skłoniło, że po prostu stracił ojca bardzo wcześnie, Tak, tak, jak miał tak. 10 lat i ojciec miał podobną chorobę, tak, czyli... Tak. No, ojciec chyba na czarną śmierć zmarł, wtedy zaraza przez Europę przeszła, nie?
Tak więc wracając tutaj do tego, bo nie wiemy, czy to była Kiła, ale w tamtym czasie właśnie Kiła czy Syfilis przybył do Polski i podobno ci królowie, których właśnie wymieniałem, czyli Jan Olbracht i Aleksander, oni zmarli dość szybko. Oni według niektórych źródeł mieli umrzeć właśnie na Kiłę i tak samo Fryderyk, czyli ten, który miał zostać biskupem warmińskim zamiast właśnie wuja Łukasza, nie? Łukasza, Tak więc to też jest taka ciekawa rzecz. I teraz idąc dalej, bo tego też nie wiemy, to jest moje gdybanie. Ja sobie tak myślę, że Kopernik na tych studiach i on był zainteresowany nauką, a mam takie wrażenie, że ten brat Andrzej, no to był bardziej zainteresowany tak zwanym życiem studenckim. I to by miało sens, patrząc na to, że to właśnie Andrzej nabawił się tej kiły, a Mikołaj nie. Tak, bo on się tej kiły nabawił podczas właśnie we Włoszech, tak? Podczas. Trudno powiedzieć. Możliwe, 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 możliwe. No ja, to co ja wyczytałam, tak? Możliwe. nie? To nie Tak. wiadomo. I teraz ja mam takie wrażenie, że w zasadzie pierwszy raz, kiedy Kopernik, no to są oczywiście gdybania, bo my nie znamy takich rzeczy, że kiedy on się zainteresował kobietami, to było, kiedy już był starszy. I tutaj mamy ten jego związek z Anną Schilling, nie? Tak, Czyli to jest. że podejrzewali go o taki właśnie konkubinat ze swoją gospodynią Anną Schilling. I to też taka trudna historia, ponieważ on niby bardzo ją kochał, ale to wszystko zostało zniszczone właśnie przez biskupa warmińskiego Jana Dantyszka. Czyli on tak zmusił ich, tak, do rozstania się, bo nawet do tego stopnia, że on kazał tej Annie opuścić Frombork i w ogóle wyjechać, tak, nigdy, aby po prostu oni już się nigdy więcej nie spotkali. Ja na przykład tutaj mam takie informacje, że ona nigdy nie mogła wrócić do miasta, w którym Tak, żył nawet po Kopernik, śmierci. nawet po śmierci. To jest takie też, no, smutne, tak? Tak. Znaczy, ja sobie to tak tłumaczę, bo musimy pamiętać o tym, że przyszła reformacja, czyli protestanci, którzy krytykują Kościół katolicki. Tak. Jedna z krytyk była właśnie taka, że biskupi czy sam papież mieli swoje konkubiny i papież w tamtych czasach zdarzało się, że miał dzieci i wszyscy wiedzieli o tym, że to są dzieci papieża. I Tak. wydaje mi się, że ta krytyka przez protestantów sprawiła, że katolicy no, zaczęli zauważać to i po prostu starali się naprawić tą sytuację, nie? I niestety Kopernik dostał, oberwał przy okazji, nie? Oberwał przy okazji, akurat tak mu się trafiło, bo na przykład jego wuja, biskup, on też miał jakiś tam romans i nawet z tego co wyszło, to miał też dziecko. Tak. Tylko to później właśnie też było troszkę tak, wiesz co, wszystko zakryte, niby później to dziecko nigdy nie mogło, wiesz co, urodzić się pod nazwiskiem Wacenrode, tak, tego biskupa, tylko później jakieś tam dali mu inne nazwisko. Tak, takie no. Ciężkie czasy. No tak było. Zresztą sam Jan Dantyszek, bo to właśnie ten biskup warmiński Dantyszek doprowadził do tego, że Kopernik musiał się rozstać z Anną Schilling. Sam Dantyszek też miał dzieci. Zresztą to było, on też przez długi czas był kanonikiem, no ale kanonik też nie mógł mieć w tamtych czasach tego, nie? Tak więc to jest to. Czyli teraz byśmy chyba przeszli do tej najważniejszej rzeczy, i której być może nasi słuchacze się spodziewali, czyli astronomii. Tego w życiu Kopernika jest stosunkowo mało, bo jest taki okres, bo w 1512 roku zaczął się Sobór Laterański. Na tym soborze dyskutowano dużo rzeczy, ale między innymi kalendarz. Kalendarz, który my dzisiaj znamy jako kalendarz gregoriański, który my dzisiaj używamy. Tak. To papież Grzegorz wiele lat później zrobił, ale właśnie Kopernik pracował też nad tym kalendarzem i wtedy Kopernik dostał 3 lata urlopu. I on te 3 lata wykorzystał właśnie na obserwacje astronomiczne i przy okazji pracę nad kalendarzem, no bo
żeby zrobić dobry kalendarz, musisz obserwować niebo, nie? Obserwować, tak. To jest tak wszystko połączone. Tak. Tak więc te 3 lata właśnie, kiedy Kopernik pracował nad kalendarzem, który my dzisiaj znamy jako gregoriański, one w zasadzie, wydaje mi się, były takie najważniejsze dla jego pracy astronoma. Bo wcześniej my na przykład w Olsztynie zostały zaznaczone jego obserwacje, bo w Olsztynie, kiedy on tam bronił tego zamku przed krzyżakami, on tam patrzył, jak słońce wschodzi, on zaznaczał, on musiał wejść na drabinę i zaznaczał tam, dokąd słońce doszło. I do dzisiaj Tak. są te znaki w Olsztynie, można je tam oglądać, Tak. nie? I na przykład, co jeszcze ciekawe, on też, wiesz co, wyjeżdżał do Włoch i on też to obserwował we Włoszech, czyli nie tylko w Polsce. I czyli tak, jak wiemy, co on obliczył, on też obliczył, że nie tylko, że to Słońce, że to inne planety, tak, Ziemia i inne planety poruszają się dookoła Słońca, ale on również obliczył czas, jaki planeta potrzebuje na okrążenie Słońca. Że właśnie to zależy od odległości tej planety, tak? Tak, Czyli dokładnie. tak, on. Tak. I to jest właśnie też takie fajne, ciekawe, że on, no to wszystko z obserwacji, no nie? Bo nie miał tam, nie miał żadnych tak naprawdę przyrządów, aby to wszystko wyliczyć. Tak. I teraz, żeby to zrozumieć, bo czyli on pomiędzy tym wszystkim, co robił, czyli on na przykład jest wojna z krzyżakami, on musi bronić Olsztyna. Przed wojną on jako poseł musiał pojechać. Tu go Tak. wzywa biskup, bo jest chory i Kopernik musi jechać na 3 miesiące leczyć biskupa. I on pomiędzy tymi wszystkimi rzeczami, albo na przykład tym, że ziemię chłopom daje, on znajdował czas na obserwacje astronomiczne i pisanie swojego dzieła. I I na pisanie swojego przykład dzieła, dokładnie. podczas wojny z krzyżakami we Fromborku Mikołaj on specjalnie wziął sobie, bo oni musieli mieć 2 miejsca zamieszkania poza murami. On sobie kupił taką ziemię, dostał i we Fromborku on wybrał sobie wieżę. I teraz dochodzi do wojny polsko-krzyżackiej i krzyżacy spalili wszystko na zewnątrz, czyli on stracił swój dom na zewnątrz. A w tej wieży nie mógł mieszkać, bo wieża podczas oblężenia przez krzyżaków jest potrzebna do walki. Do Czyli walki. on praktycznie został bez domu, nie? Nie miał nic. A on tą wieżę wykorzystywał do swoich obserwacji, czyli możemy sobie wyobrazić, jaka trudna była ta sytuacja, nie? Tak. A mimo to, znaczy mi się wydaje, że chyba te 3 lata, gdzie pracował nad kalendarzem, one chyba najwięcej dały mu. Pozwoliły mu posunąć się w tej pracy, nie? Tak. Którą my znamy jako o obrotach. I teraz w zasadzie dochodzi już do samego końca. Kopernik jest już stary. Biskupem warmińskim zostaje jego przyjaciel Tiedemann Giese. To jest jeden z ludzi, którzy razem z nimi byli wcześniej kanonikami w tej kapitule warmińskiej. I przybywa do niego protestant Jerzy Joachim. Jerzy Joachim Retyk. I to właśnie on pomógł Kopernikowi zredagować to dzieło i on go namówił do wydania, I nie? do wydania, tak. I co ciekawa rzecz jest taka, że ten biskup Tiedemann Giese, on do tego stopnia. Ten biskup to jest biskup katolicki. Biskup katolicki Tiedemann Giese, do Kopernika przybywa protestant, retyk, a ten biskup obu zaprasza do siebie i obaj, ten biskup Giese i ten protestant, retyk, obaj namawiają Kopernika właśnie, żeby wydał to dzieło, nie? Bo on to dzieło z 30 lat pisał i on w zasadzie, Tak, wydaje bo mi ja się. myślę, że to też, wiesz, zresztą to nawet nie było zaakceptowane, więc on może, wiesz co, on też w jakiś sposób czuł się też samotnym, no bo tak naprawdę to on miał tylko takie te zainteresowania astronomiczne, tak? Nie był na przykład, nie był, nikt tych zainteresowań z nim nie podzielał, więc tak, no. Oni na pewno mu pomogli dużo, tak, że on właśnie zdecydował się do wydania tej teorii, do opublikowania.
Tak. Bo ja mam takie w ogóle wrażenie, że Kopernik tym swoim dziełem, on to dzieło znali tylko jego przyjaciele, między innymi właśnie Tiedemann Giese, który został akurat w tym momencie pod koniec życia Kopernika, został biskupem warmińskim, i oni opowiadali o tym dziele innym ludziom. I to dzieło, ono nie było wydane, ale wiele osób w Europie słyszało o tym, że tam gdzieś daleko na wschodzie jest jakiś Kopernik, który opracował nowe dzieło, i ten przyjechał właśnie Tak, zobaczyć ale to, nie? wiesz, oni też wtedy, wiesz co, w tamtych czasach ludzie naprawdę mieli taką swoją teorię, tak? Zresztą, jak wiemy, jego dzieło przez 300 lat tak naprawdę było w tych księgach zakazanych. Czyli tak naprawdę, no oni nie wierzyli w to. Oni nie wierzyli w to, co on napisał, tak? Tego, czego on dokonał. Czyli tylko mieli po prostu te swoje teorie, starożytne teorie, tak? Tak. To też można by powiedzieć tutaj w tej sytuacji, że on nie miał jakiejś takiej ogromnej możliwości, aby też cieszyć się tym dziełem, bo to nie było tak naprawdę, nie byłoby też zaakceptowane przez ludzi. Tak. No i nie było, nie? Bo I tutaj nie było, i dokładnie nie było. wiele osób wie o tym, że tak jak mówiłaś, że katolicy wciągnęli to na indeks ksiąg zakazanych, ale protestanci, Luter i wielu innych także byli przeciwni Byli temu przeciwni, dziełu, dokładnie. nie? Luter był przeciwny tej teorii. Tak więc i teraz ten retyk, on namówił Kopernika, znaczy on pomógł mu też zredagować. Tutaj przy okazji jest taki ciekawy epizod, bo retyk był chory. On miał takie momenty, gdzie to też był matematyk, tak jak Kopernik. On miał takie momenty, że tracił przytomność. I Kopernik, ten retyk przybył mu pomóc, ale tam też jest taki epizod, że Kopernik musiał leczyć tego retyka, nie? W Tak. pewnym momencie. To taka przy okazji. Oni to zredagowali. Retyk pojechał z tym do Norymbergi, do tego drukarza Petriusa. Tak, I i to zostało tak wydrukowane w nakładach chyba 400, tak? 400 egzemplarzach, tak. jakoś tak. I do naszych czasów z 200 dotrwało, Tak. co są bardzo drogie, nie? I tam prawdopodobnie właśnie doszło do zmiany tytułu, i to prawdopodobnie zrobił luterański teolog, który się nazywał Osiander. On zmienił tytuł dzieła Kopernika, bo to dzieło się nazywało O obrotach, a tamten dodał O obrotach sfer niebieskich. Także Kopernik tego nie Czyli chciał, nie? revolutionibus orbitum celestium. Tak. I zachowały się listy właśnie, bo teraz po śmierci Kopernika ten jego przyjaciel, biskup warmiński Tiedemann Giese, pisał właśnie do retyka, żeby on wytoczył proces w Norymberdze temu drukarzowi, że ten drukarz zmienił to dzieło Kopernika, bo tam dodano, zmieniono tytuł i zmieniono właśnie, dodano też taki wstęp, którym twierdzono, że to jest tylko teoria, nie? To jest tylko teoria. Że to nie były słowa Kopernika, ale tak po prostu tak było, nie? Tak więc życie Kopernika, my dzisiaj widzimy go jako astronoma, ale on był w tamtych czasach, znaczy w ogóle on siebie nie nazywał astronomem. Kopernik sam o sobie mówił, że jest matematykiem, i on to swoje dzieło pisał dla innych matematyków. I Retyk też był matematykiem, który Tak, zachęcił tak. go do tego, Tak, nie? i być może właśnie też przez to, prawda, że potrafił go zrozumieć, no i też, że to jest prawda, to co on myśli, tak? Tak, dokładnie. No tak, pomału myślę, że już z godzinkę omówiliśmy. Tak podsumowując, nie wiem, co ty myślisz w ogóle o Koperniku, o jego życiu, o czasach. Wiesz co, ja tak jak no wracając do naszego pierwszego pytania, ja tak przede wszystkim myślę, że Mikołaj Kopernik dla mnie był wielkim polskim astronomem, był Polakiem i uważam jego teorię, że jest dla mnie jest bardzo ważna i to, co on dokonał, tej rewolucji naukowej. To dla mnie, wiesz co, ja bym powiedziała, że on
bo pomimo, że tak naprawdę to on wystartował, tak, bo on to zrobił z obserwacji, ale on tego nie potwierdził, tak? Czyli później po nim mieliśmy Galileo, a po Galileo mieliśmy Keplera i jeszcze po Keplerze mieliśmy Newtona. Ale to tak naprawdę temu wszystkiemu to dał start Kopernik. To on dał Tak. początek temu wszystkiemu i to on wyliczył, że Słońce nie porusza się, a to wszystkie planety naszego układu wraz z Ziemią poruszają się dookoła Słońca. Ja bym na przykład go tak, wiesz, to też nazwała, że on był takim ojcem nowoczesnej astronomii. Nie wiem, bo na przykład są różne opinie. Są też, że na przykład, że on tak naprawdę to jakiś tam błąd popełnił, że on dokonał tej teorii, ale że właśnie tego nie udowodnił. Nie miał też takiej możliwości w tamtych czasach tego udowodnić, tak? Bo na przykład 100 lat po nim, po jego śmierci, Galileusz po tym, jak właśnie odkrył teleskop, on to właśnie udowodnił, tak? Ale kto tak naprawdę dał początek temu wszystkiemu, to dla mnie jest Kopernik. Tak. Znaczy, wiesz co, udowodnić, jak na miarę tego, co on dysponował wtedy, to on udowodnił swoją teorię, bo on przedstawił w zasadzie argumenty, bo on te prowadził obserwacje i na podstawie tych obserwacji i tych wszystkich wyliczeń, on w zasadzie, ta teoria była poparta tymi dowodami. Te dowody, my może dzisiaj stwierdzamy, że może nie były zbyt mocne, ale na tamte czasy nie dało się niczego, bo tak jak mówisz, dopiero później Galileusz przy pomocy lunety był w stanie zobaczyć więcej i Tak. udowodnić więcej. Później Kepler troszeczkę to zmienił, tą teorię też, bo Kepler zmienił teorię Kopernika Udoskonalił tą teorię. Kepler zmienił z okręgów na. Tak, że on właśnie mówił, że właśnie Na z tych elipsy, o. eliptycznych, że to właśnie, a nie okrągłe planety, tak? Czyli te eliptyczne. No i właśnie też po tym prawie Keplera mamy prawa Newtona, czyli całą tą zasadę grawitacji, tak? Ale w ogóle też taki fajny, wyczytałam takie coś ciekawego o Galileuszu, jak on, wiesz, wchodził na tą wieżę w Pizie i on rzucał takie dwie kule. Nie wiem, czy ty słyszałeś o Tak, tych tak. doświadczeniach. Wiesz, jedną wielką, drugą mniejszą. To też takie, co? Takie, no kurczę, doświadczenia bardzo fajne. Tak, dokładnie, dokładnie. Tak więc my może Kopernik na pewno był wielkim, tak jak mówiłaś, był na pewno wielkim matematykiem, astronomem. On dał początek temu, co my dzisiaj znamy, bo tak jak powiedziałaś, bez niego Kepler, Galileusz czy Newton w zasadzie Nie no, mieliby. uczyliby się w szkołach błędnych rzeczy, nie? Tak. No i co jeszcze? Ja też, wiesz co, uważam, że on takim był też ciekawy, ponieważ, wiesz, to tutaj właśnie też świadczy bardzo o jego ciekawości, ponieważ on, obserwując słońce, tak, gwiazdy, nie zgadzał się z tą ich starą teorią, tak? Czyli też taka jego bardzo, no, ciekawość, no, tak jak właśnie też wcześniej powiedziałeś, że on przez bardzo długi czas pisał to swoje dzieło. Dokładnie, dokładnie, nie? I to wszystko z obserwacji. Niesamowite. Tak. No, na mnie ogromne wrażenie właśnie robi to, że on robił te obserwacje, on dokonywał tych wszystkich obliczeń, pisał to swoje dzieło przez. Nie wiem, to się różnie mówi, 20, 30, 40 nawet lat być może. I w międzyczasie robił mnóstwo innych rzeczy, chociażby ta ekonomia, którą się zajmował, polityka, przecież on był ambasadorem. On w zasadzie tutaj nie wspomnieliśmy o tym, o tej obronie zamku w Olsztynie, nie? Tak. Czyli on się zajmował obroną zamku, bo teraz ta kapituła miała 16 tych kanoników. I w zasadzie wszyscy uciekli. Kopernik został w tym Olsztynie sam i on sam bronił tego Olsztyna przed krzyżakami, nie? Tak Tak. więc. I tutaj też widzisz, świadczy też o
o jego narodowości, że on był Polakiem. Tak. No Znaczy. tak, no bo on tak naprawdę bronił, tak? Bronił miasta, bronił czy nie? Tak, jak najbardziej, nie? To jest w ogóle kwestia narodowości Kopernika jest ciekawa, bo kiedy przyszli Prusacy i oni tam podczas zaborów zajmowali te ziemie, które właśnie, na przykład Prusy, właśnie Warmię, Mazury, właśnie te tereny, oni nie burzyli pomników Kopernika, bo oni Kopernika uważali za swojego, nie? Także oni Dokładnie. niszczyli wszystkie inne polskie rzeczy, ale no, oni uważali, że Kopernik jest ich, także Tak, Kopernikowi może się od... nawet i wiesz co? Może też nawet i uważali podczas II wojny światowej, że też wiesz, skradli jego tablicę i zabrali nam. Tak, tak. Czyli Tak, to jest dokładnie. tak jak właśnie wcześniej wspomniałeś, no to jest długi temat, tak? Jest tutaj sporo do omówienia. Dokładnie, dokładnie. Tak więc myślę, że na tym byśmy zakończyli. Tematu oczywiście nie wyczerpaliśmy, bo jest naprawdę ogromny. Ja widziałem dzieła odnośnie biografii Kopernika dotyczącej samej Warmii, samego tego okresu warmińskiego, są ogromne. Ogromne. Tak więc można mówić o nim właśnie pod kątem ekonomii, matematyki, pod kątem medycyny, pod kątem polityki tamtego okresu, nie? A właśnie, jedną rzecz tylko chciałem wspomnieć odnośnie polityki, bo teraz przypominając ten konflikt, ten wuj Łukasz Walcenrode miał konflikt z królem, z Kazimierzem Jagiellończykiem, o to właśnie, żeby został biskupem. I później, kiedy Kopernik był już kanonikiem, to w 1513 podpisali układ z Zygmuntem Starym. Ten układ był taki, że kanonicy, bo tych 16 wybierało kolejnego biskupa warmińskiego, że oni mają prawo wybrać, ale oni mieli dać listę czterech, nie, odwrotnie. Król wysyłał im listę takich czterech osób, z których mogli wybrać, i z reguły król pisał o tym pierwszym na liście, że bardzo by chciał, żeby jego wybrano. Tak, Tak żeby więc jego wybrano, tak. i Kopernik też podpisał ten układ w Piotrkowie, to było z Zygmuntem Starym, że właśnie będą wybierać biskupa rozmawiając z królem, nie? Bo to trzeba przypomnieć właśnie, że to biskupstwo to nie była tylko władza religijna, to była ogromna, to był książę w zasadzie taki, nie? Książę, tak, i on podejmował tak, no tak naprawdę on podejmował decyzję. Wtedy, czyli tak, to była bardzo ważna osoba. Tak. Tak Tak, więc ale Kopernik też polityką się dużo zajmował, nie? O tym można by też dużo mówić. tak, nie tylko właśnie medycyną i no taka, no, wiesz co, chodząca encyklopedia, co? Dokładnie, dokładnie. I teraz tak na koniec mówiąc, bo ja przeczytałem książkę Prywatne życie Mikołaja Kopernika. Autorem tej książki jest Jerzy Sikorski i mi się ta książka podobała, ale ona jest dość nudna, muszę powiedzieć, bo autor tam bardzo dużo cytatów podaje, które no są troszeczkę męczące na dłuższą metę. Na przykład podaje, jak wyglądało posiedzenie w sprawie na przykład jakiegoś tam majątku, czy podaje bardzo dużo cytatów odnośnie, ile jakiś chłop dostał tam świń od Czyli taka Kopernika. bardzo historyczna książka, Tak, tak, bardziej tak. co dla historyków, a nie dla takich właśnie, można by powiedzieć, zwykłych czytelników. Wiesz co, ja mam podobną sytuację, ponieważ moja tutaj biografia, moja książka, którą ja przeczytałam, nazywa się Mikołaj Kopernik, Środowisko społeczne, pochodzenie i młodość i została napisana przez Krzysztofa Mikulskiego. I mam podobną sytuację, ponieważ ja mam właśnie połowę mojej tutaj tej książki, to jest właśnie o tych kupcach toruńskich, czyli cała właśnie ta, można by powiedzieć, cały ten biznes, cała ta sprzedaż miedzi, czyli takie też taka współpraca północy z południem i przez to właśnie też ojciec Mikołaja, Kopernika, Mikołaj,
udał się, wyprowadził się z Krakowa do Torunia i tam właśnie też poznał mamę, tak, Barbarę Bacenrodę, mamę Mikołaja, właśnie przez te, tutaj można by powiedzieć, przez ten taki biznes, tak, tutaj tej miedzi. Natomiast biografii tutaj tak Kopernika, takiej prawdziwej jego biografii, jego życia prywatnego, to jest bardzo mało. To jest naprawdę no, kawałeczek, ale tak, też czasami, wiesz co, ta książka była nudna. Nie, nie. Ja właśnie widzę, że to jest książka wydana przez Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Tak. nie? To jest wydawnictwo naukowe. To jest wydawnictwo naukowe, dokładnie. Skomplikowana książka, wiesz? Tak. Na pewno nie poleciłabym jej dla kogoś, kto chciałby tak naprawdę poznać tylko jego prawdziwą biografię, czy nie wiem, przyjemnie przeczytać książkę, tak? Skomplikowana książka. Na szczęście, wiesz co, dokończyłam ją, wiesz, do końca i też, wiesz co, nie jest krótka, ponieważ ma 400, no można powiedzieć, tutaj do czytania, no to tak, ma. Tutaj pisze 450 stron. No, więc też nie jest, wiesz, krótka, tak? Tak. Ale udało mi się ją skończyć. Jeszcze jedna rzecz mi się przypomniała, bo właśnie tutaj mówiłaś o tej miedzi, czyli wracając do tego nazwiska, nazwisko Kopernik prawdopodobnie właśnie pochodzi od koper, czyli miedź. Konkoper, miedź. Tak, koper, czyli tak, miedź, początek. To jest tak od niemieckiego, natomiast końcówka jest z czeskiego ik. Właśnie tutaj w tej książce to było zaznaczone. Ale tak na przykład właśnie jak zauważyłeś, że ona została wydana przez Uniwersytet, tak, Nauk Mikołaja Kopernika, więc co sądzisz, że to jest taka bardziej wiarygodna jego biografia? Na pewno, nie? Wiesz co, właśnie tutaj wyczytałam takie rzeczy nowe, zupełnie inne, które nie powtórzyły się w innych źródłach. Tak więc na pewno, jeżeli nasi drodzy słuchacze chcieliby rozszerzyć temat, to my przeczytaliśmy te dwie książki. Ty przeczytałaś Mikołaj Kopernik, Środowisko społeczne, pochodzenie i młodość i Krzysztof Mikulski, a moja to była Jerzy Sikorski, Prywatne życie Mikołaja Kopernika. Jerzy Sikorski to też jest doktor nauk historycznych, więc także to też jest książka. Ona jest dla normalnego, dla takiego czytelnika, ale zawiera bardzo dużo informacji, które, chociaż z drugiej strony, Tak jak się naprawdę czyta, może by nas nie tak, interesowały. można by przeskoczyć czasami, nie? Ale ogólnie rzecz biorąc, jeżeli ktoś się interesuje Kopernikiem, to ja bym polecił tą książkę, ale to musi się ktoś mocno interesować. To samo mam, taką samą sytuację, wiesz? Jeżeli ktoś się naprawdę interesuje życiem, to znaczy jego osobą, Kopernikiem, to jak najbardziej oczywiście polecam. No to super. Dobrze, to te opisy tych książek, tytuły książek podamy oczywiście w notatkach do tej audycji. Dziękuję Ci, Sylwio, za to, że znalazłaś czas. Ja również dziękuję bardzo. A Wam, drodzy słuchacze, dziękujemy, że dotrwaliście z nami do końca. Dziękujemy i do usłyszenia. Do usłyszenia.